Siemaneczko moi drodzy, witam was na kanale Dandy z tej strony. Witam was dzisiaj z gry Euro Truck Simulator 2. Tak, nie było już chwilę żadnego filmiku na kanale. Jest to spowodowane tym po prostu, że po pierwsze nie mam czasu i nie mam weny, żeby cokolwiek nagrywać. Słuchajcie, to powiem po drodze. Witam was z nowego miasta, zaraz wam powiem. Na mapie Promoc 2.20. Z Trondheim i będziemy się, to już jest w Norwegii, Östersund, miasto dodane w Szwecji, jeszcze jedno Östersund i od Östersund następne miasto jest Trondheim, już w Norwegii. Także z Trondheim będziemy lecieli sobie do Oslo, słuchajcie, dzisiaj taki nie za długi kurs, 540 km. Tak jak mówiłem, na promodzie 2.20. Po chwili przerwy, ostatnio jeździłem modelem 6.2 bodajże Renault, teraz będziemy jechali modelem 6.3, to jest najnowszy model, najnowsze wydanie tego modelu od RTA Moc. Słuchajcie, ciągniemy dzisiaj, to jest taka kwestia sporna, niby to są double, niby to nie są double. Będziemy mówili na nie double, tak? Jest podwójna naczepa, przyczepa i będzie to double u mnie na kanale i koniec. Jak komuś się nie podoba, to niech sobie to nazywa jak chce. Słuchajcie, ciągniemy tak, ciągniemy naczepę i przyczepę ręczny z napędem w konfiguracji 6x4. Jak widzimy na tabliczce 520 koniuszy, komfort w takim skinie nie za ciekawym, znaczy nie za ciekawym. Szału nie ma, dupy nie urywa, jak to się mówi, ale coś w nim takiego jest, że sobie go wziąłem. Nie skonfigurowałem do końca tutaj tych plastików pod światłami, sobie nie polakierowałem. Tego plastiku tutaj nie polakierowałem, ale dobra, nie będziemy w to wnikać. Palimy maszynę, jest ona w automacie, słuchajcie, palimy sobie światełka. Komputer pokładowy, nie wiem czy tu w nim coś w sumie zmienili, ja się nigdy jemu aż tak nie przyglądałem, dla mnie on pasuje. Zmienić aż tyle nie zmienili. Czy tu coś dodali? Nie wiem, chyba ją troszeczkę jeszcze odchudzili z tego, co tak mi się wydaje, bo cały czas oni nad tym pracują, żeby to było chudsze, żeby tyle nie ważyło, żeby tych naszych komputerów nam nie żarło. No wiadomo, te flary są dostosowane, światła, tak, i te inne pierdoły tam, które na nowe patche. Ręczny byś sobie spuścił. A tak poza tym, no co, ręczny jak ręczny. Ja mówiłem, ja jej nie konfigurowałem jakoś specjalnie tutaj. Już mnie nie bawi takie coś, tak jak kiedyś. Wziąłem sobie tam interior. Ups, ja to muszę się, że takim fachowym językiem powiedzieć, wyciągnąć. Mówię, nie konfigurowałem jej aż tak, ale trochę za bardzo chyba zajechałem, chociaż... Trochę bardzo, ale okej. Mówię, nie konfigurowałem jej, to nie jest żaden ciągnik taki, którym ja chcę dłużej jeździć, jak wiadomo, ja ich mam za dużo w swoich garażach, żebym ja nimi wszystkimi mógł sobie w tygodniu nawet jeździć. Także po prostu sobie ją kupiłem, jak zainstalowałem tą wersję 6.3. Ona miała błędy, słuchajcie, na początku. Kto ma ręczny i jeszcze ma ten błąd, a nie zagląda na forum RTA, to zachęcam na właśnie zaglądać na to forum i tam w dziale pomocy technicznej, w dziale, gdzie jest właśnie propozycje i zgłaszanie błędów do ręczny. O, dzięki. Tam jest, słuchajcie, fix, bo było coś takiego. Ja bym tego nie wiedział, dzięki widzowi tak naprawdę to wiem. Wiedziałem, że jak pobierało się tą ręczny, słuchajcie, w szybkim zleceniu, czyli takie nie nasze ręczny, można powiedzieć, tylko po prostu z rynku zleceń, to konfiguracja 4x2 nie miała bugów. Trochę mnie to zdziwiło, jak mi ten widz napisał to, ale sprawdziłem. No i faktycznie nie miała bugów. I już wyszedł fix, wypuścili fixa. Ja też tam napisałem, że też mam ten sam problem. I już jest wypuszczony fix, także jak ktoś by chciał, to tam jest ten fix do pobrania.
mówię, na forum RTA w dziale tam pomocy technicznej, gdzie są te wszystkie zgłaszanie błędów i do reczty. Słuchajcie, nie wiem jak długo dam radę na automacie jechać. Mnie strasznie drażni, że on sobie tak przerzuca te biegi, jakby chciała, nie mógł. Ja wolę sam sobie pomaglować i podusić ją czasami. Właśnie, ile my mamy, słuchajcie, 33 tony ziemniaków. No 33 tony to już trochę jest. Także tak jak mówię, wejść na forum RTA. Oczywiście link do forum RTA jest pod filmikiem. I można sobie tam pobrać tą łatkę. Kto ma problem z ręczty modelem 6.3 bodajże, komu on nie działa w szybkich zleceniach, znaczy działa, tylko nie ma baków, także tą łatkę się daje nad modyfikację i to jest taka, takie jakby naprawienie tego błędu. Tam jest po prostu wszystko to, czego nie ma w modzie, dlatego tych zbiorników nie ma. No ale mówię, chłopaki działają w miarę szybko, to mi się podoba. Także jest spoko. No słuchajcie, no coś tam się zaczyna ruszać z Polandem. Ja sobie obserwuję na e-tracku już tak średnio, ale obserwuję sobie tam na tym Facebooku Poland Rebuilding Reworked, czy Reworked, jak to woli. No i mają chłopaki dużo problemów. Zresztą moi stali widzowie i odwiedzacze mojego Facebooka. Zachęcam do odwiedzania tego fanpage'a, bo tam sobie czasami wrzucam jakieś zdjęcia czy filmiki, jak ostatnio widzieliście z mapy Goby. Także chłopaki mają troszeczkę pracy przy dopasowywaniu Poland, dopasowywaniu, nieźle mówię, przy robieniu wszystkiego, żeby ten Poland Rebuilding pasował na promoc, był nakładką. Także mają trochę pracy. Jeszcze trochę to im zajmie, ale cieszę się bardzo, że zaczęli ogłaszać takie rzeczy. Aczkolwiek niepotrzebnie w niektórych wpisach. To akurat tam jeden się tak zapędził. Taki znany wyścigowiec zapędził się i tam jednemu odpowiedział, że jeżeli za wolno, to ma przyjść i im pomóc. Słuchajcie, nie popędzajmy ich, niech oni tam sobie pracują. Mnie też to wkurza niestety, że trzeba powiedzmy 2-3 tygodnie czy miesiąc po wydaniu promoda czekać. I wkurza mnie jeszcze jedna rzecz, że kurde, jak wydadzą tą skanię, to ja już będę chciał przejść na wyższy patch, jeżeli ona będzie w jakimś następnym patchu. A dobrze by było, żeby nie wydawali nic takiego, co by nas nakłaniało do przechodzenia na następny patch, dopóki Poland nie zrobi swojego, nie? Swojej roboty. No ale jak wydadzą nową skanię, no to wiadomo, każdy będzie chciał nią pośmigać zaraz. Zresztą te zdjęcia, które widziałem, no na pewno też widzieliście na stronie SCS-u, no coś pięknego, ta skania to jest coś pięknego, no tak jak Chyba już przestanę mówić, bo ja nigdy nie mówiłem, że ona jest brzydka, ale mówiłem, że ona jest nudna, ale się nigdy nie nudzi. Tak teraz zmienię zdanie i już przestanę mówić, że ona jest nudna. No, ona jest w środku tak piękna, że klękajcie narody normalnie. No, także nie popędzajmy ich, czekajmy i miejmy nadzieję, że oni się szybko z tym uporają. No, bo promot, stety, niestety, jak kto woli, zaczyna grzebać nam w Polsce, no. Niestety, albo stety, jak kto woli, mówię, bo jak ktoś nie chce jeździć na Polandzie, nie będzie chciał pobierać Polanda, chociaż wątpię, żeby takie osoby się znalazły, przynajmniej z Polski, to chyba takich osób nie będzie, które jeżdżą na promodzie i nie pobiorą sobie Polanda. No ale jeżeli ktoś nie chce, no to już ma jakąś tam Polskę przebudowaną przez promoc, ale no dla mnie to, na mój prosty chłopski rozum, to wygląda tak, jakby tylko mówię, to jest na mój chłopski prosty rozum, jakby po prostu promoc chciał sobie pogrzebać w Polsce i przez to chłopaki mają trochę przerąbane, bo gdyby tam nie grzebał w tej Polsce, tylko by zostawił tak jak była, to wiadomo, Poland by zrobił swoje szybciej, wydaje mi się, a tak niestety oni muszą troszeczkę dookoła rozgrzebywać wszystko.
No i oczywiście, kto nie widział na moim fanpage'u, albo kto nie widział na fanpage'u Promoda, no to chłopaki, Promoda, Polanda, przepraszam, to chłopaki z Polanda bardzo chętnie przyjmą kogoś do ekipy, do pomocy, bo mają tej roboty dość dużo. Jak wiadomo, się wszyscy rozpędzają dopiero po wakacjach, po urlopach, a większość społeczności chce mieć tą mapę najlepiej na przedwczoraj, także jeżeli macie jakieś umiejętności, potraficie coś zrobić, to zgłaszajcie się do chłopaków, być może oczywiście z próbką waszej jakiejś tam roboty, co potraficie zrobić, żeby to nie było tak, że wy się zgłosicie, chociaż ja wiem, że tak będzie w niektórych przypadkach, że wy się zgłosicie, oni się was będą pytać, co wy potraficie, a i tak będzie pytanie na pytanie, oni nie mają na to czasu, także jeżeli chcecie się dostać, to ja wam tylko mogę poradzić, powiedzieć, jak jedna osoba, którą ja znam, czyli Graku, jak się dostał do ekipy Poland Rebuilding już kawał czasu temu. On po prostu napisał takie pismo oficjalne do Radola. Nie wiem, czy ja mogę o tym mówić. Mam nadzieję, Graku, że mnie nie zastrzelisz. Wysłał mu parę próbek swoich prac, co on tam grzebał przy mapach i przez to się dostał do Poland Rebuildingu. Taka jest prawda. Także jeżeli wy chcecie się dostać do tej ekipy, w której są teraz potrzebni ludzie, ale nie tacy na chwilę, znudzi się komuś robić jedną drogę i a w dupie to mam, zrobię komuś bazę za dwie dychy, nie? Takich też znam. No, także jeżeli wytrwacie, chcecie się wpisać w, że tak powiem, w twórczość, w dalsze rozbudowywanie tej mapy, no to śmigajcie do Polandów, do Polandowców, bo oni akurat są teraz w takim położeniu, że dość bardzo mocno potrzebują pomocy, konkretnej pomocy. Nie takiej pomocy, że ktoś przyjdzie, narobi diabła i pójdzie. Oni są obdal, oni są naprawdę zapracowani i jeżeli chcecie, to śmigajcie do nich. Tylko mówię, no nie rozumiem takich wpisów, pomógłbym wam, ale kilometry, bazy, domki dla innych ludzi. Kurde, kogo to ludzi interesuje? Takie wpisy im tam na fanpage'u, tylko im zaśmiecają. Ja wiem, kto, oczywiście znam tego kogoś, kto zrobił ten wpis, no ale po cholerę w ogóle coś takiego pisać. Nie masz czasu, nie pisz, nie zawracaj dupy. To tak samo jak ja dostaję wiadomości, siema Dendy. I teraz jak ja odpiszę siema, to dostanę zaraz, co tam u ciebie. No to ja piszę w porządku. Powiedzmy, żebym napisał. A coś jeszcze? Człowiek ma zaraz ochotę coś odpowiedzieć po swojemu, no ale wiadomo, no. Tak, dlatego ja już w ogóle nie odpisuję na takie wiadomości w stylu siema, siema Dendy, albo co tam u ciebie. Jak nie mam nic do napisania do kogoś, nie mam żadnej sprawy, to nie piszę siema, co tam u ciebie, chyba że to jest jakiś mój kumpel, którego się zapytam, z którym nie gadałem na TeamSpeaku powiedzmy tydzień, dwa tygodnie, się zapytam, siema, co tam u ciebie, pogadamy na TS-ie i tyle, a nie będę dupę zawracał, także dupo zawracaczom podziękujemy, jak to się mówi. No bo słuchajcie, nie wiem, cały czas tak widzę takie wpisy, że ten promoc taki niezoptymalizowany, że taki do dupy, nawet spotkałem się z określeniem kobyła. Nie wiem, kto to ocenia, może ja się nie znam, ale wydaje mi się, że promoc 2.20, nie tylko mnie się tak wydaje, ale po rozmowie z kilkoma osobami, które też grają już troszeczkę w tego Eurotracka, no to 2.20 naprawdę robi robotę. Pewnie, że ma błędy, nawet gdzieś tam są jakieś ściany, znowu się pojawiają. No ale słuchajcie, no tutaj jedziemy znowu z całkiem nowymi terenami. Mówię, no gdzieś tam potrafi skraszować, czy gdzieś tam jakieś ściany są, ale tak utarło się na tych naszych, przez tych naszych, ja zawsze mówiłem, że ja jestem dupo zawracacz i taki maruder, nie? Ale przez tych naszych takich typowych maruderów utarło się, że ten promoc to jest taka do dupy mapa, a tak naprawdę chyba każdy na niej jeździ, także nie kumam w ogóle po co takie wpisy gdzieś tam. Poland to jest Poland, wiadomo, bez Polanda ciężko by było jeździć, natomiast bez Promoda ja sobie jazdy nie wyobrażam, także tam chłopakom się pisze,
że powinni robić mapę na oddzielnym module, tak jak mapa Węgier. Fajne to by było na pewno, ale nie na długo. Wydaje mi się, że nie na długo. Jakby nie było, ta cała Europa jest potrzebna nam do jeżdżenia. No, byśmy długo nie jeździli na mapie Polski. Można się tam przeskakiwać po profilach i pewnie ja bym też tak robił, gdyby Poland był oddzielną mapą. Natomiast jeżeli to ma być nakładka, ja jestem cały czas za tym, żeby to była ta nakładka. Niech oni to rozbudowują, robią to tak, jak to do tej pory robili, bo to jest bardzo fajne. Natomiast mówię, muszę do tego wrócić, do tego wątku, bo tak się utarło na tych forach, wiadomo, ktoś to napisze to trochę mądrzej i ta reszta dzieciaków troszeczkę załapuje. A promoc taki, promoc owaki. A tak naprawdę wszyscy na tym promodzie jeżdżą. No, chyba że tam ktoś nie jeździ, no to jego tam Dombos, masakra jakieś tutaj. Słuchajcie, miejscowości przelatujemy. Czekajcie, zobaczymy tylko. Faktycznie, o, Obdal, Dombos, tu jakieś Offa czy Olla, Lillehammer, Hamar i Oslo będzie następne. I tak przez tą całą pseudodramę, która jakiś czas temu była, się tak utarło, że Poland A, ja promoc B, a to gówno prawda jest. Jedna i druga mapa jest petarda i mówię, połączenie tych map to jest naprawdę świetna sprawa. Fajnie, że chłopaki dalej to robią. Natomiast zauważyłem, że moje ględzenie tutaj przynosi efekty... stój. W postaci tego, że ktoś już tam napisał, że ja mówiłem... O, ja tam zahaczyłem chyba, nie? Że ja tu mówiłem o tym, żeby oni zbierali jakieś pieniądze, jakieś donaty, żeby zrobili. Ja cały czas oczywiście to podtrzymuję, żeby to było jakoś ogarnięte. No, cały czas czekam, aż ktoś coś w końcu się z tym zacznie dziać. Natomiast fajne jest, że ktoś cytuje moje gadki na forach gdzieś tam, że a Dendy tam coś powiedział i ja też jestem za tym, także fajnie. Widzę, że to powoli zaczyna gdzieś tam się jakimś echem odbijać. Może w końcu coś się uda zorganizować, bo słuchajcie, teraz powiedzmy sobie tak, jeżeli przy tym projekcie pracuje kilka osób, oni pracują totalnie za darmo, każdy ma swoje życie, każdy ma jakąś pracę, szkołę, coś tam. Słuchajcie, teraz jeżeli wychodzi jakiekolwiek DLC, nie wiem, jak to funkcjonuje na 100%. Będę musiał z Grakiem porozmawiać, się go zapytać, jak to funkcjonuje. No ale słuchajcie, oni muszą pracować na tych DLC. Teraz oni, czy chcą, czy nie chcą, chcąc robić mapę dalej, będą musieli sobie chyba te DLC kupować. Także ja uważam, że zbieranie pieniędzy chociaż na taki cel, żeby oni mieli na przykład jakiś DLC, jak wyjdzie, czy cokolwiek innego. Ja uważam, że zbieranie hajsu na takie coś to jest bardzo fajna sprawa, żeby ekipa Polanda na to miała, żeby oni nie musieli przy tej całej dramie coś takiego wyszło, że tam ktoś wyżygiwał, że promoc musiał kupować komuś tam DLC, bo nie miał. No. I właśnie po to jest ta ekipa, po to jest na przykład taki team jak promoc, że oni mają hajs na to. A chłopaki z Polanda muszą sami sobie kupować, powiedzmy. Ja tylko tak mówię, to jest takie, wiecie... Taka jedna z nielicznych rzeczy, które można przytoczyć, nie? Ale wiadomo, pracuje się na sprzęcie. Chłopaki nie pracują, myślę, na sprzętach z NASA, których są niezniszczalne. Wszystko się zużywa, wszystko się niszczy. Przypuśćmy, że na przykład robią mapę, team robi mapę. I powiedzmy, jednej z tych osób, która pracuje przy tym projekcie, powiedzmy, pada, nie wiem, płyta główna czy dysk. To już nie jest mały wydatek, nie? Nie każdy ma sobie od tak, jak my gramy, po prostu my przez miesiąc nie będziemy grali, czy przez półtora miesiąca przeżyjemy, nie? No ale ich tam będą cisnąć, ej, kiedy mapa? I słuchajcie, no ja myślę, że to... Dziwię się, że nie zbierają żadnych pieniędzy. Mam nadzieję, że jak teraz się z tą mapą ruszy już przy 2.20, bo to jest taki przełom, do tej pory jej nie było, tej mapy, no i filmiki kasowali, jak żeśmy z tą mapą nagrywali. Teraz ta mapa wyjdzie już oficjalnie, już nie będzie się miał kto o co do niej przyczepić. Także myślę, że to będzie taki przełom, że oni będą mogli sobie dalej pracować. I mam nadzieję, że coś się w tym temacie ruszy. Że
żeby po prostu mieli na takie wydatki, jeżeli coś będzie. No bo nie ma się co oszukiwać. My chcemy mapę, najlepiej na, tak jak mówię, na przedwczoraj, ale od siebie, żeby ktoś coś dał, to jest tak, jak tu rozmawiałem na przykład chociażby z twórcą naszego wirtualnego spedytora. No, nawet ja nigdy nic mu nie zdonatowałem na przykład, a wszyscy pobieramy, ja też pobieram i takie kurde, chociaż czasami złotówka, ja mówię, złotówka 2 złote razy 10 razy 100 razy 1000 to jest kupa kasy, kurde. Chłopaki będą mogli sobie trzymać pieniądze, jak coś komuś padnie, zawsze można kupić, wymienić, nie wiem, dołożyć. Mówię, no my tak o tym nic nie myślimy. Nawet ostatnio zauważyłem, ja o tym nie wiedziałem, słuchajcie, nie wiem, czy od tej wersji, czy od zeszłej wersji, rus mapy. Nawet rus mapy już można pobrać, oczywiście i za darmo, i można pobrać ją w jednym archiwum. Za dolara. Tak jak promoc. Ja już mówiłem to jakiś czas temu, że oni się nauczyli od promoda, no i prawidłowo, no. Bardzo dobrze, że się nie liczą za to jakoś tam konkretnej kwoty, tyle i tyle zapłacisz, albo nie masz mapy. Tylko, że można tak, kto chce, ten zdonajtuje, tak, kto nie chce, ten nie zdonajtuje, albo kto nie może, bo nie ma, no proste jedno. Ale jakaś tam średnia wypadkowa, mówię, ludzi na pewno coś tam zdonajtuje ich. Słuchajcie, te tereny tu są naprawdę fajne. Cieszy mnie to, że można tą stroną zjechać, nie? Że nie trzeba tam przez to Kirkenes. To taki fajny wjazd był przez Kirkenes, jak ja tam pierwszy raz jechałem. Potem jeszcze kilka razy. Natomiast za każdym razem tam jechać, to jest strasznie nudne, się szybko nudzi to wszystko. Dlatego bardzo dobrze, że oni już teraz poszli tutaj Norwegią drugą stroną. Że można jedną stroną wjechać tam od... co to na motorze jedzie? Tam przez Litwę, Łotwę, Estonię do góry sobie wjechać, a tutaj tą Norwegią sobie zjechać elegancko. Super sprawa. Tak samo ta Rusmapa i do niej dołączony Southern Region. Już teraz też jest to połączenie promowe. Jest. Skąd jest to połączenie promowe? Gdzieś tutaj z dołu. To też można sobie promem na Southern Region przepłynąć elegancko. To jest też bardzo fajne. Nie trzeba za każdym razem dyrać tą Rosję, jak ktoś musi w Polsce skończyć, powiedzmy, rozpiskę, nie? Także bardzo fajnie, że to się tak rozbudowuje. Naprawdę bardzo fajnie. 2.20 to już naprawdę poszedł po bandzie promoc, moim zdaniem. Super, to jest wszystko zrobione. No, a wracając właśnie do mojego kanału, że tak powiem, słuchajcie, no nie mam ostatnio w ogóle, albo nie mam czasu, albo mnie trochę moja nieszczęsna alergia weźmie i w ogóle wtedy nie mam siły nic nagrać, albo mi się po prostu nie chce nagrać, coś ostatnio nie mogę się wziąć, chyba wenę tracę po prostu. Także niedługo znowuż pojadę na 2 tygodnie do Polski, także przez 2 tygodnie znowuż nie będziecie mieli nic na kanale. Także mówię, dobrze, że z tymi VS-kami nie robiłem żadnej listy, którego, jaka VS-ka będzie, bo w tym tygodniu tak na dobrą sprawę nawet nie miałem czasu, żeby z tym chłopakiem, którego VS-kę będę nagrywał, porozmawiać chociaż trochę, bo to nie może tak być, że ja po prostu dostaję od niego tam samochód i naczepę i stronę na Facebooka i ja ją nagram, tą feskę. Ja muszę z nim trochę pogadać. Mam tam parę uwag do jego strony, do strony tej jego firmy. Także zobaczymy. No, natomiast zobaczę. Postaram się, żeby jakiś film wam wpadł, jak mnie nie będzie przez te 2 tygodnie. Zobaczę, czy uda mi się nagrać coś. Żebyście chociaż jeden film mieli. Żeby ten mój kanał nie zamarł, że tak powiem. Ale mówię, no dobrze, że kurde nie obiecywałem nic, że ta VS-ka ten tydzień, ta VS-ka ten tydzień, bo to by była wielka lipa. Ale tak zauważyłem, że ostatnio taki ogólnie trochę zastój jest w nagrywaniu, w
nagrywaniu ETS-a. Tak zauważyłem, ja tak obserwuję YouTube'a, tego naszego polskiego YouTube'a, na naszą polską stronę YouTuberów, polską część YouTuberów, że tak powiem. I tak zauważyłem, że ostatnio jest taki troszeczkę przestój, że nawet jak są wrzucane filmy, no to tak spokojnie, nie ma takiego szału, że tak powiem. Także widzicie, ja nawet gabarytu w tym tygodniu nie dałem rady nagrać, ale potraktujmy to jako taki mały, może nie gabaryt, ale jako taki większy zestaw. Światła mi się w tej ręcztynie podobają, trochę ma skopane światła. Po tym update'cie takim już te flary niby są tak, że widać elegancko z różnych stron, ale ogólnie te światła mi się nie podobają. Ale fuks, normalnie fuks, że zdążyliśmy tutaj, że zdążyłem. Słuchajcie, są takie przycinki momentami, ale mówię, to na promodzie zawsze się zdarzało, tego nie unikniemy, to już są takie tereny. Zresztą ile ta mapa się teraz wczytuje, gra, ile się wczytuje, ile się wgrywa na początku, masakra z promodem. Jak ja mam na przykład jeden profil mam z promodem i z rozmapą, a drugi profil mam tylko z Great Poland, to jest dzień a noc, masakra. Ale mówię, fajne tereny. Ja jeszcze tymi terenami, tą drogą nie jechałem. Ja ogólnie tutaj jeszcze prawie w ogóle nie jeździłem. Gdzie ja tu tylko byłem? Byłem tylko zobaczyć sobie w Anglii ten cały dworzec, że tak powiem, z pociągami, gdzie samochodem się przejeżdża tunelem. To od strony angielskiej tam jest bardzo, bardzo, bardzo wszystko przebudowane. Być może uda mi się tam pojechać kiedyś. Coś nie mogę się ogarnąć dzisiaj w tej jeździe. Mówię, być może będę mógł tam sobie pojechać, będę miał czas. Bo tam jest naprawdę, to jest wszystko przebudowane. Do jazdy, nie do jazdy, masakra. Także oni bardzo dużo zrobili. No zresztą co? 65 nowych miast, 3 państwa, tak? Także sporo tego zrobili, sporo. Z tym, że czekajcie, państwa są poprzebudowywane, miasta są, przepraszam, niektóre poprzebudowywane. No jest fajnie, fajnie, naprawdę. Idą jak przecinaki normalnie, no te tunele tutaj to jest naprawdę coś pięknego. Zresztą no co, no tak samo jak na... jak tutaj... O, tam coś było. W Szwecji, no i tutaj... tutaj na Finlandii tak samo przecież i na Norwegii też są te tunele, tak? To tam są w Norwegii, są tutaj w Norwegii przecież są te ronda tak naprawdę pod tunelami, nie? Elegancko, naprawdę. Mówię, to już dzisiaj jest późno, a raczej wcześnie. O, 5 godzina. O, ładnie. Ja tak na dobrą sprawę się jeszcze nie mogłem zebrać dzisiaj, żeby coś nagrać. Już chciałem sobie odpuścić. Ale mówię, nie, no nic w tym tygodniu nie było praktycznie. Z takich normalnych tras. Mówię, to chociaż sobie tą Reczty przejadę. Tylko mówię, 520 koni, a ona taka jakaś niemrawa jest. I tunel i tory. Tunel, mówię, most i tory jeszcze tam były.
oni jeszcze tutaj, kurde, na Norwegii pójdą do góry w lewo, że tak powiem, jak na mapę się patrzy. No, to będzie coś pięknego po prostu. Bezkresna woda, że tak powiem. Gdzie się człowiek nie spojrzy, tam w dal wszędzie woda. Możemy trochę naszą Renię rozpędzić, póki jeszcze mamy troszeczkę prostej, chociaż zaraz pewnie mandat dostanę. A tu mam kasy w diabła, tu mogę sobie mandat dostawać. A i ogranicznik prędkości mam. Aj. No i co jest fajne, to w tym promodzie chyba na 2, Jezu, już nie pamiętam, jaki był ostatni promod, 2.17, 18, tam tego nie było, kurde, te niektóre spedycje mają swoje bramy, to jest fajne, że oni już dodali, swoje prefaby dodają. Cały czas mi nie pasuje troszeczkę, kurde, to takie trochę lipne jest, że jeżdżąc po Polsce, ja jeżdżę po Poland Rebuildingu, a jakby nie było, no, promoc to sobie, że tak powiem, ma przywłaszczone w ten czy w inny sposób. To mi się tak średnio podoba, no ale jak to się mówi, trzeba to przełknąć, nie? Nie ma co sapać. Trzeba się cieszyć, że ogólnie jakoś chłopaki się trochę... Ej, jeszcze prosto, gdzie ty tu skręcasz? Że jakoś chłopaki się dogadali. I mówię, no, że ten już przy tym 2.20 ten Poland Rebuilding będzie, no. Jeszcze jestem ciekawy, czy żadnych jaj z tym nie będzie. Mam nadzieję, że nie, no, ale... Jak to się mówi, jestem pełen nadziei, że będzie git. Dobra, teraz chyba tu w prawo polecimy, nie? Znaczy, tu też jakiś tam... ten, chciałem powiedzieć, tam jakieś tunele dla pociągów. Ale szczerze powiem, że kurde się nie spodziewałem, że ta ręczki będzie tak ciężko tutaj, kurde. Że będzie się tak męczyć. Ja się czuję, jak ja bym na ręcznym jeździł, kurde, blady. Ale powiem wam, że ostatnio trochę pojeździłem na mapie Goby, bo tam wyszła nowa wersja. Mam nowszą wersję. Tam 70 km drogi, jakaś miejscowość bodajże doszła, z tego co się tam pytałem, tego Alexeya całego. To powiem wam, kurde, że wejść tutaj z powrotem na tą mapę, nie? To jest po prostu coś pięknego, nie? Wszędzie asfalt, nawet jak są szutrowe drogi, to się po nich tak normalnie przejeżdża, a nie trzeba się 15 minut pieprzyć z 200-metrowym odcinkiem drogi. Naprawdę bardzo fajne, aczkolwiek powiem wam, że jestem w nowym miejscu tam, jestem z nowym samochodem w Rosji. Także jeżeli dzisiaj streama zrobię, to pewnie będzie znowuż tak coś koło 21 się zacznie. I będzie na pewno jazda w innym miejscu i innym samochodem. Już z Kraza, żem się... Na razie Kraza odstawiłem. I Kras sobie stoi w garażu, a ja sobie jeżdżę innym wozem. Jeszcze wam nie zdradzę na razie jakim. Kto będzie chciał, wejdzie sobie na live'a. Mówię, na pewno coś koło 21 zacznę. Na mapie Surowej Aracji, a na mapie Bajkał. Gdzie my się to rozładowujemy? Aha, w porcie kontenerowym. O, to sobie jeden port kontenerowy odblokuję. Bo nie wiem, czy mam jakiś port już odblokowany. I
czy trzeba cokolwiek do niego dowieść, czy jakiś wyznaczony ładunek. Kurde, nie wiem, tam do osiągnięcia są. Ja jeszcze muszę powalczyć, bo może mam takie przycinki, bo ja mam jeszcze stare mody od Jay-Z Kata. Także muszę sobie poaktualizować mody, bo może one też mi coś tutaj robią małą zadymkę. A wiadomo, to wszystko musi być poaktualizowane, bo jak to nie jest aktualizowane, tylko samo to, że działa, nie wystarczy. To musi działać i nie może nic nam krzaczyć, a ostatnio mi tak zaczął strasznie mulić coś i jakieś aktualizacje komputer sobie pobierał i jakby się szybciej to wszystko ładowało, także ja też może nie miałem jakiejś aktualizacji na kompie. Ale mówię, nie jest źle, wjeżdża się do miast, jest około 40 fpsów, to jest dobrze, bo faktycznie na tym promodzie 2.18, patrz na znaki, na promodzie 2.18, no to ja miałem naprawdę, czasami miałem tak mało fpsów, jakbym miał jakiś komputer, kurde, wooden PC, naprawdę. Port kontenerowy tutaj. Muszę sobie gdzieś zaznaczyć, w którym porcie kontenerowym byłem, żeby tą całą resztę portów odblokować, że tak powiem. Bo jakby nie było, te osiągnięcia są fajne. Jak się tak nie chce wam grać na przykład w ETS-a, nie macie na przykład weny, żeby pograć w ETS-a, fajnie jest wejść sobie w osiągnięcia, zobaczyć, co tam można odblokować. Z pomocą wirtualnego spedytora sobie te wszystkie zaznaczyć, na przykład tak jak tutaj port, firmę, do której chcecie dowozić. Zaraz znajdziecie w jakim państwie, w jakim mieście, znaczy to wam wirtualny spedytor wam tam wszystko znajdzie i możecie sobie, kurde, odblokowywać te achievementy. Tam jest chyba, nie pamiętam, 46, bo z Francją doszły. Jak Viva la France wyszło, to z Francją też doszły jakieś nowe achievementy, tamte elektrownie atomowe, do elektrowni trzeba podostarczać. Panie, tu normalnie porty są. Porty są, a statków nie ma żadnych. Prowadzi mnie prosto, pojadę prosto, chociaż chorągiewka tam z lewej strony, bo ale się przejedziemy przez ten port. Łączymy sobie rawaryjne. No ładnie, tu pięknie jest normalnie. O, tam jest jakiś tankowiec, czy co to tam jest? Ten się schował za kontenerem, myślał, że go nikt nie zobaczy, a myśmy go wyczaili. Ja tu nie przydzwonił nigdzie. Z palcem w nosie normalnie. Tu kolejny, co ci robią? Oni się za kontenerami kitrają. Która to jest godzina? 16:17, to oni już dawno po robocie są. Pewnie jakieś lewe ładunki. Mówiłem i będziemy musieli tam rozładować się. Czy bardziej stanąć, niż się rozładować?
Dobra. Ciągniemy ręczny. Gasimy furkę. A się rozładuje jeszcze. A co tam? Zobaczę, czy mi wyskoczy achievement, coś odblokowanie tego portu. Jest, postęp w osiągnięciu. Jeden z dwóch, kontenerowiec. O, czyli jeszcze jeden muszę tylko odblokować. Dobra, moi drodzy. Ja się z wami żegnam tym oto akcentem. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za aktywność. Jak zwykle sekcja komentarzy jest dla was. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hejka.